Na tym filmie pokażę, jak prawidłowo można zaewidencjonować czeki rozrachunkowe, które są sposobem na rozliczanie zobowiązań i należności w pewnych firmach, które między sobą współpracują. Jeżeli ten schemat jest dla Was wystarczający, nie ma problemu, możecie kończyć oglądanie, przypisać odpowiedź i funkcjonuje to wystarczająco dla Was. Jeżeli chcecie wiedzieć, skąd się biorą konkretne sposoby księgowania, dlaczego to jest tak księgowane na tym koncie, a nie na innym, a dlaczego po tej, a nie innej stronie, zapraszam po prostu do kontynuowania oglądania tego filmu. W operacji numer 1 wiemy, że firma sprzedała towary na 10 tysięcy złotych. Kontrahent, któremu właśnie sprzedano te towary, wystawił czek rozrachunkowy na kwotę 10 tysięcy złotych, oczywiście pokrywającą się tu akurat w przykładzie z wartością sprzedanych towarów. My to ewidencjonujemy na początek na koncie rozrachunki z odbiorcami, ponieważ jeżeli my jako firma sprzedajemy towary za 10 tysięcy złotych, jest to dla nas wzrost należności. Na tej konkretnie operacji my wiemy, że ta sprzedaż już gdzieś wcześniej była zaewidencjonowana, a my zmniejszamy w tej konkretnej operacji tylko stan tych należności, a więc wyksięgowujemy na koncie rozrachunki z odbiorcami kwotę 10 tysięcy złotych z numerem 1, ponieważ otrzymaliśmy czek rozrachunkowy, który jest jakby dla nas równoznaczny ze zmniejszeniem tych należności. I wartość tego czeku rozrachunkowego odnotowujemy na koncie inne środki pieniężne, ponieważ na tym koncie odnotowujemy m.in. czeki rozrachunkowe, czyli pewne aktywa, które później mogą być przekształcone a to we wpłatę bankową, a to wpłatę gotówkową, która się w naszym przedsiębiorstwie pojawi, ale to są na razie inne środki pieniężne, jeszcze nie bezpośrednio możliwe do wykorzystywania. Jeżeli w operacji drugiej my jako firma przedstawiamy ten czek rozrachunkowy na kwotę 10 tysięcy złotych do banku, to kwota tego czeku zostaje w pełni wyksięgowana po przeciwnym koncie, stronie, bo jest to konto oczywiście aktywne, a więc po stronie kredytowej następuje wyksięgowanie tej kwoty i przekazanie jej na konto, również aktywne, środki pieniężne w drodze. My w tym momencie po stronie winien następuje zwiększenie tego konta aktywnego i w operacji trzeciej bank przekazuje nam, czyli firmie, kwotę pieniędzy w wysokości 5 tysięcy złotych. A więc na koncie środki pieniężne w drodze, właśnie z tytułu tego czeku rozrachunkowego, następuje zmniejszenie środków pieniężnych w drodze o wartość tego przelewu i na koncie rachunek bankowy następuje zwiększenie o 5 tysięcy złotych z numerem trzeciej operacji. Zadanie zostało rozwiązane, przedstawione, omówione. Oczywiście możemy powiedzieć, że występuje element możliwości, powiedzmy opcjonalnie, prowadzenia konta analitycznego do inne środki pieniężne. Jeśli osoba wykładowca, osoba prowadząca ćwiczenia prowadzi konta analityczne, jeżeli na koncie inne środki pieniężne chcemy wyróżnić czeki obce, to możemy to zrobić poprzez księgowanie równocześnie na koncie ogólnym inne środki pieniężne i na koncie analitycznym do tego konta czeki obce. Mam nadzieję, że filmik był na miarę możliwości czytelny, wszystko jest zrozumiałe. Jeśli nie, zapraszam do ponownego obejrzenia tego filmu, zadawania konkretnych pytań do tego filmu i pamiętajcie, że tych filmów na kanale Plus Projekt w serwisie YouTube jest naprawdę sporo na tą chwilę, więc oglądajcie inne pozostałe filmy. Może one usprawnią Wasze rozwiązywanie zadań ze sposobu księgowania operacji gospodarczych z wykorzystaniem kont TO-owych.